Kolory neonowe są dość trudne. Kto może je nosić, kto właściwie nie powinien, a kto może i jak je uratować? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Bez wątpienia, gdy wejdziemy do sklepów, to można tam zauważyć dosyć sporo intensywnych, mocnych, wysoko nasyconych, wysoko chromatycznych kolorów, czyli właśnie takich neonowych, rażących. Właściwie mogłabym nawet powiedzieć jeszcze jedno słowo, ale ono jest takie brzydkie, więc może nie powiem, ale takich, które przyciągają nasz wzrok. No i teraz chciałabym rozłożyć na czynniki pierwsze, oczywiście według teorii analizy kolorystycznej, kto powinien takie kolory nosić, właściwie kto może, kto nie powinien, ale zanim do tego przejdę, to chciałabym zaprosić Cię też na mojego bloga, na takie posty, które są postami pisanymi. Pisanymi, czyli takimi, które nie mają wideoporadników, ponieważ tutaj na YouTubie pojawiają się te filmy, które znajdują się na blogu, czyli jakby YouTube jest takim miejscem gromadzenia materiałów wideo, ale oprócz tych materiałów wideo oczywiście też pojawiają się materiały takie tylko i wyłącznie pisane. Także jeżeli interesuje Cię na przykład taki temat, takie inspiracje dla wszystkich typów kobiecej sylwetki, to koniecznie zapraszam Cię na bloga. Link do tego cyklu znajdziesz poniżej tego materiału wideo. A teraz wracamy do neonów. Zanim przejdę do takich inspiracji, kto i jak łączyć, jak ratować, jeżeli się nie powinno, no to chciałabym powiedzieć trochę teorii. Teorii z analizy kolorystycznej, czyli właściwie teorii koloru. Otóż kolory neonowe to są takie kolory, które jeżeli miałybyśmy użyć atrybutów kolorystycznych, czyli takich trzech słów, którymi ja opisuję kolory, czyli odcień, walor i chromatyczność, to na pewno ta chromatyczność w tych neonach jest widoczna na pierwszy rzut oka. To znaczy najbardziej widać, to kolory neonowe to są kolory rażące, intensywne, czyli wysoko nasycone. Ich chromatyczność jest wysoka, nasycenie jest bardzo mocne, dodatkowo ich walor jest jasny, co jak połączymy tą wysoką chromatyczność i jasny walor, robi właśnie to, że one są takie świecące, świetliste, że właśnie mocno przykuwają naszą uwagę, mocno przykuwają nasz wzrok. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, no to oczywiście neony mogą być te ciepłe i mogą być te chłodne. Chłodne, czyli te, które są albo niebieskie, albo mają w sobie bardzo dużo niebieskiego, a ciepłe to te, które no, można stwierdzić, że mają w sobie dużo żółci lub dużo czerwieni. Także przechodzimy sobie teraz dalej. Skoro analiza kolorystyczna opiera się właśnie na tych trzech słowach, na tych trzech atrybutach. To przynajmniej ta analiza 12 typów, na której ja pracuję. Jeżeli oczywiście nie wiesz, czym jest analiza 12 typów, bo jakoś zabłądziłaś na YouTubie i trafiłaś tutaj dzisiaj na to wideo, to też pojawia się karta i w karcie oraz pod tym materiałem jest link do materiału, czym jest 12 typów urody. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o tematykę analizy kolorystycznej i 12 typów urody, one opierają się na tych trzech słowach, czyli odcień, walor, chromatyczność. I teraz, skoro neony mają wysoką chromatyczność i bardzo dużą świetlistość, to można by było powiedzieć, że jeżeli miałybyśmy z 12 typów wybrać te idealne do neonów, to wysokochromatyczna i jasna jest czysta wiosna, czyli tak naprawdę neony, szczególnie te ciepłe, bo tak naprawdę większość neonów będzie o takim mocnym zabarwieniu żółci i czerwieni, to będą takie kolory bardzo aktywne, będą fantastycznie sprawdzały się dla czystej wiosny. Oczywiście te rażące i chłodne, czyli właśnie te niebieskawe, czyli odcienie niebieskiego, chłodnych zieleni, chłodnych fioletów, będą sprawdzały się również dla czystej zimy. Oczywiście zimy co do zasady mają niski walor, czyli ciemny walor, czyli taki, który te kolory powinny być ciemne, natomiast w przypadku czystej zimy ona akurat bardzo lubi tą taką intensywność i tutaj nie ma problemu, że te kolory będą jaśniejsze. Także czysta zima, czysta wiosna to są te dwa typy, które jak najbardziej są takie no, urodowo predysponowane do tego, żeby nosić właśnie neony. Natomiast oczywiście to nie tylko tak, że one mogą nosić, bo są takie typy, które mogą trochę uratować. No ale jak już mówimy o ratowaniu, to też muszę powiedzieć o tym, kto totalnie nie powinien nosić takich kolorów intensywnych, przynajmniej według teorii analizy kolorystycznej, bo w prawdziwym życiu wiadomo jak to jest, nosimy to, co nam się podoba i co jesteśmy w stanie dla siebie uratować, no i tak połączyć, żeby nadal wyglądać fantastycznie, ale czasem przegiąć i nosić kolor, którego nie powinnyśmy. W każdym razie według teorii analizy kolorystycznej zgaszone lato i zgaszona jesień to są dwa typy, szczególnie zgaszona jesień, które absolutnie nie powinny nosić tych kolorów neonowych, nawet w dodatkach, to znaczy nawet na paznokciach kolory neonowe w przypadku typów tych zgaszonych, najbardziej zgaszonych, czyli zgaszonego lata, zgaszonej jesieni, no one tutaj teoretycznie zupełnie nie pasują. No więc mamy te takie dwa, które mają najwyższą chromatyczność typy, dwa, które mają najniższą i tutaj wiadomo, zero-jedynkowo tak nie. No ale oprócz tego jeszcze mamy 8 innych typów, które by można było tutaj opowiedzieć. I teraz... Co do zasady, pamiętajmy o tym, że czym kolor ma większą powierzchnię w naszym stroju, czyli na naszym ciele, tym jest bardziej istotny, to znaczy bardziej istotny jest jego, no powiedzmy taki prawidłowy, ale to w cudzysłowie, bo wiadomo, że wszystko możemy, co tylko chcemy, ale według teorii taki prawidłowy kolor najlepiej jest, gdy jest na dużej powierzchni. Natomiast czym mniejsza powierzchnia, tym możemy bardziej oszukiwać. No i teraz, jeżeli chodzi o typy urody, to te typy urody, które mają dosyć wysoką chromatyczność i dosyć jasny walor, to generalnie są wiosny. Tak jak czysta wiosna może najbardziej nosić te neony, tak ciepła wiosna i jasna wiosna mogą dosyć sporo neonów pożyczać. To znaczy, że ta powierzchnia, może one nie będą w tym wyglądały jak $1 000 000, jeżeli połączą jeden neon z drugim neonem, bo to może robić czysta wiosna, ale jeżeli na przykład taka ciepła wiosna gdzieś tam sobie, szczególnie latem, kiedy generalnie jest w przyrodzie dużo światła i takiego ciepła, to światło jest takie ciepłe od no, po prostu słońca, więc wtedy może sobie na przykład taka ciepła wiosna czy jasna wiosna, może niekoniecznie bluzka, ale na przykład spodnie w takim intensywnym neonowym kolorze. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę zimy, dwie pozostałe zimy, czyli tak jak od czystej wiosny, która idealnie jest stworzona dla neonów i dwie pozostałe wiosny, spoko. Jeżeli chodzi o zimy, no to też tutaj można było powiedzieć, że tak byśmy mogły to pociągnąć. To znaczy, że jeżeli mamy czystą zimę jako ok, to chłodna zima też swobodnie te neony będzie mogła, oczywiście zawsze lepiej będzie wyglądała teoretycznie w kolorach, które są takie najlepsze dla niej, dla tej chłodnej zimy, ale jeżeli te neony tak wiadą no, na mocno, znaczy, że powiedzmy chłodna zima ma ochotę na neonowy płaszcz na zimę, może szaliczkiem sobie go troszeczkę uspokoi, to jak najbardziej może. Ciemna zima, przez to, że powinna, jej najważniejszą cechą jest ten ciemny walor, no to bym powiedziała, że tutaj z tych wszystkich 6 typów, które do tej pory omówiłam, czyli wszystkie wiosny i wszystkie zimy, no to ta zima ciemna najmniej będzie te neony tak dobrze przyjmowała, ale oczywiście też swobodnie może je dawać do swojej palety. Czyli mamy 6 typów, które w swojej chromatyczności mają zaznaczone wysoko, tak? Czyli mogą być wysoko nasycone kolory. No i mamy jeszcze te 6 typów, które mają tą niską chromatyczność i to są wszystkie lata i wszystkie jesienie. Wśród nich właśnie te dwa najbardziej zgaszone, czyli zgaszone lato i zgaszona jesień. I teraz co do zasady, najlepiej z typów letnich neony będzie pożyczało jasne lato, ponieważ ta jasność tam jest bardzo istotna. Czyli ta jasność, którą neony same w sobie posiadają, bo one są właśnie takie mocno świetliste. Chłodne lato przez to, że tak trochę podchodzi do zimy, ponieważ tam jest typem siostrzanym chłodna zima, też spokojnie w jakichś mniejszych elementach może sobie pozwolić. Mniejsze elementy są jakieś buty, to mogą być paznokcie, to mogą być paski w spodniach, to mogą być elementy wzorów, nawet całkiem duże elementy wzorów. No natomiast to zgaszone lato, tak jak mówię, no według zasad nie powinno, a jeżeli już bardzo chce, to niech zrobi jak najbardziej szary zestaw i te neony niech będą tylko takie troszeczkę widoczne, tak naprawdę, czyli jakieś bardzo małe elementy w dodatkach, w butach, no cokolwiek. I jeżeli chodzi o jesienie, no to tutaj jesień ciepła, która jest najbardziej taką, no można by było powiedzieć, intensywną z jesieni. Te neony, ponieważ ona idzie do wiosny, też gdzieś tam może sobie, ale oczywiście najlepiej na dole sylwetki, w elementach wzorów, w dodatkach. Ciemna jesień, no tutaj jest tak bardzo ciężko, ale znowu, czym mniejsza powierzchnia, tym lepsza. Czyli na przykład, jeżeli taka ciemna jesień mocno obłoży się brązem, bordem, czy jakąś, nie wiem, zgniłą albo butelkową zielenią i pojawią się gdzieś tam takie mocno oranżowe, intensywne elementy, takie akcenty, to oczywiście świat się nie zawali. Także mam nadzieję, że omówiłam te 12 typów urody. No i teraz kilka takich, oprócz teorii analizy, no bo ja na tej analizie pracuję i ona jest dla mnie istotna i właśnie poprzez język analizy kolorystycznej tłumaczę moim klientom, moim obserwatorom, widzkom, tak to się mówi, widzkom, są widzki na YouTubie, tłumaczę świat właśnie kolorów, ale też można by było powiedzieć, jak tak przejrzałybyśmy świat mody, choćby na przykład Pinterest, czyli też świat blogów, to można by było znaleźć takie najbardziej popularne sposoby dołączania neonów do stylizacji, gdzie już nie bardzo patrzymy na ten typ urody, tylko po prostu na ten taki modowy aspekt, bo skoro neony są mocne, przepraszam, modne, bo mocne są jak najbardziej, ale są modne, to jakoś chcemy je przemycić. Więc na pewno można by było powiedzieć, że neony nosimy też jako akcent do takich spokojnych kolorów jak beże i brązy. Czyli te typy urody, które generalnie się lubują w beżu brązach, czy jasnych właśnie beżach, czy po prostu brązach, to jako element się sprawdzi. Czyli można powiedzieć, że wiosny i jesienie będą mogły te mocne czerwienie neonowe, takie oranżowe, mocna zieleń, taka intensywna, trawiasta, no neonowa po prostu, będzie się sprawdzała. Można też zrobić w drugą stronę, czyli już skoro beże i brązy są takimi, powiedzmy, w miarę bazowymi kolorami dla tych neonów, to tak samo będzie biel i czerń. Natomiast biel i czerń w połączeniu z neonem robi już bardzo intensywny zestaw, więc tutaj najbardziej sprawdzą się zimy, ewentualnie właśnie czysta wiosna. I tutaj w przypadku, no czysta wiosna to wiadomo, te ciepłe neony, w przypadku zim po prostu można by było powiedzieć, że te takie kobaltowe, takie Barbie, takie hot pink, takie intensywne, czy jakieś ultrafiolety będą się fantastycznie sprawdzały. No i w przypadku na przykład zastosowania czerni i typu ciemna jesień, bo tutaj to jest taki typ, który musi trochę ratować dla siebie te neony. Powiedziałabym, że intensywny oranż, intensywna zieleń jak najbardziej się sprawdzą. No i w drugą stronę, jeżeli mówimy o czerni, o bieli, tych beżach już wcześniej wspomniałam, to można by było powiedzieć, że dla szarości, dla całego świata szarości fantastycznie neony można skomponować dla typów letnich. Czyli jeżeli mamy zgaszone lato, to będzie to no, najbardziej taki malutki akcent, natomiast na przykład w przypadku jasnego lata, będzie można już spokojnie dać tego więcej. Także szarości tutaj sprawdzą się bardzo fajnie, ale w ogóle przy pastelach, czyli pastele plus neony, jasne lato i jasna wiosna świetnie się sprawdzą. Natomiast przy mocniejszych kolorach, czyli o troszkę większym nasyceniu i też takiej większej głębi kolorystycznej, czyli na przykład dla takich typów jak chłodne lato, chłodna zima, to te pastele, nie pastele, tylko neony też sprawdzą się jako takie no akcenty, czyli dla chłodnego lata i chłodnej zimy można z nie pastelami, nie beżami, nie bielami, tylko ich kolorystyką, jeszcze dodatkowo gdzieś tam ten but albo jakiś, nie wiem, to może być apaszka, to może być torebka, to może być pasek, w każdym razie coś tam się może pojawić. No i co? I to chyba najbardziej takie popularne, czyli łączymy właśnie z tymi bazowymi kolorami albo po prostu ze swoimi kolorami. Tutaj tak w dużym skrócie, czyli podsumowując, są dwa typy urody, które super wyglądają w neonach, nawet jako total look zupełny, taki po całości ta czysta wiosna i czysta zima, zgaszone lato i zgaszona jesień najmniej, na cała reszta ratuje według tego, co już wcześniej powiedziałam. No cóż, dziękuję za dzisiaj, zapraszam na bloga po linki do tych materiałów, które przed chwilą tutaj widziałaś, do tych zdjęć, bo wszystko znajduje się na blogu, no i oczywiście do przeglądania bloga, bo tam jest dużo, dużo więcej dobra. Także dzięki za dzisiaj, do następnego razu, pa, pa!